Uważnie przyglądając się Biblii, ja posiadam akurat taką, z łatwością możemy dostrzec, że każda z ksiąg jest podzielona na rozdziały i wersety. Za wyjątkiem niektórych. Wyświetlą się one tutaj. Możesz się zdziwić, ale powiem ci, że starożytni skrybowi nie używali znaków interpunkcyjnych. Nie były im znane ani przecinki, ani kropki. I z tego powodu było bardzo ciężko odczytać i znaleźć jakąkolwiek frazę, którą czytałeś tydzień lub miesiąc temu. Tekst bardzo często był pisany ciurkiem, tak jak widzisz to teraz. Ale nastąpił ratunek. Ten ratunek polegał na tym, że ktoś doszedł do wniosku, że jednak trzeba podzielić Biblię na te rozdziały i wersety, z których dzisiaj czytamy. Obecnie przyjmowany podział na rozdziały pochodzi od profesora Stephena Langtona. Dokonał on to na tekście Wulgaty roku 1214, a 100 lat później podział ten przyjął się w Bibliach hebrajskich i greckich. Natomiast podział, który zachował się do dni dzisiejszych i z którego korzystamy, był poczyniony przez Eystena, który podzielił właśnie Stary i Nowy Testament na rozdziały i wersety, które nam znane. Ważną rzeczą jest pamiętać, że ten podział na rozdziały i wersety nie jest natchniony, ale był on zrobiony ze względów praktycznych. Jak sobie wyobrażacie, żeby na tysiącach stron nie mieć ani wersetów, ani rozdziałów? Ja osobiście nie wyobrażam tego, żebym mógł na przykład przeczytać i komuś polecić do przeczytania jakąś ciekawą myśl, która jest zawarta na przykład w księdze proroka Izajasza. Ten podział pomaga nam sprawnie poruszać się po tak wielkich księgach i przetaczać różne myśli, które pomagają nam w utrwaleniu prawd zawartych w Piśmie Świętym. A teraz do waszej uwagi kilka statystyk. Otóż szacuje się, że cała Biblia zawiera 1188 rozdziałów, w tym Stary Testament ma ich 928, a Nowy 260. Tekst całej Biblii podzielono na 31101 wierszy, z czego 23144 przypada na Stary Testament, Nowy Testament zaś 7957. Jeśli otworzysz Biblię, to zobaczysz, że zawiera ona też fragmenty, takie mniejsze części, które są podzielone według tematyki. Nie jest powiedziane, że musicie dostosowywać się do podziału, który jest obecnie przyjmowany. Podział wersetów biblijnych na fragmenty nie jest sztywnym i natchnionym, jak już wspomniałem wcześniej, i można też podzielić pewne fragmenty Biblii i podam ci kilka praktycznych rad, na co zwracać uwagę podczas podziału właśnie takiego tekstu. Może to ci się przydać podczas osobistego studium. Po pierwsze, szukaj partykuły i spójniki. Po drugie, zobacz, czy nie zmienia się czas opisanej historii. Po trzecie, zobacz, czy nie zmienia się miejsce, w której rozgrywa się dana akcja. Po czwarte, sprawdź, czy nie zachodzi zamiana osób, szczególnie w tekstach, opowieściach, na przykład przypowieściach. Po piąte, spróbuj dostrzec zmiany tematu. Gdybym mógł podsumować dzisiejszy odcinek, to powiem, że wszelkiego rodzaju podział na wersety, fragmenty czy rozdziały był poczyniony z myślą, aby jak najlepiej i najłatwiej poznać Pana Jezusa, który jest opisany w tych fragmentach. Zachęcam do tego, aby korzystać z tego współczesnego podziału, który mamy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.